Południe Wnet. 17:26, czas w tym naszym dzisiejszym popołudniu, 10 czerwca, na chwilę odejść od polskiej kampanii prezydenckiej. Ona jest istotna, ale na świecie dzieją się rzeczy znacznie bardziej istotne, nawet dookoła nas. Przy telefonie profesor Krzysztof Miszczak, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No to zacznijmy od spraw istotnych. To chyba od wycofania amerykańskich wojsk z Niemiec. Nie wiemy jeszcze, czy ile to będzie wojsk, gdzie one powędrują, czy to jest na pewno prawda. Nie mamy potwierdzenia, mamy tylko spekulacje medialne, no ale dość takie, z takim natężeniem, że wydaje się, że rzeczywiście jakieś ruchy amerykańskich wojsk w Europie nastąpią dla nas, dla Warszawy. To dobrze, czy to źle, że Amerykanie zaczynają bardziej rozlokowywać swoje siły z Niemiec? To wydaje mi się, to jest bardzo ważne pytanie dla polityki bezpieczeństwa Europy i tutaj naszych interesów, Polski w tym regionie. My nie mamy oczywiście żadnego potwierdzenia ze strony amerykańskiej, że do takiej dyslokacji wojsk dojdzie, tak jak pan redaktor powiedział, nie wiadomo dokąd, czy do Polski, czy nie, czy od razu do Stanów Zjednoczonych. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że partnerzy amerykańskiej polityki tu w Europie nie zostali poinformowani o tym, o takim projekcie ewentualnego, że tak powiem, wycofania wojsk, ani my, ani NATO, ani Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, więc tutaj pokazuje się pewną prawidłowość polityki amerykańskiej. W tej chwili Amerykanie nie informują o swoich decyzjach. Jeżeli chodzi o te 9,5 tysiąca, bo o tym to jest przy tej mówimy, informacji, bo to jest dość intrygujące i też niepokojące. To jest tak, że nie informujemy, bo działamy nerwowo, działamy ad hoc, działamy na impulsy, bo ktoś na kogoś obraził, albo ktoś gorzej potraktował naszego ambasadora w Niemczech. To jest jakaś strategia głębsza. Pan redaktor tutaj wspomina o ambasadorze w Stanach Zjednoczonych w Niemczech, którego już w tej chwili nie ma, ten Grinnell, więc on został, że tak powiem, wycofany do Stanów. Tam będzie w tym gremium, że tak powiem, takich bliskich współpracowników Trumpa, ale wydaje mi się, nie wiem czy, oczywiście nie mam żadnego potwierdzenia do końca, wydaje mi się, że do takiego wycofania tych żołnierzy Stanów Zjednoczonych z Niemiec nie dojdzie. Trumpowi prawdopodobnie chodzi o jakiś efekt, a nie o substancję. Jak patrzę na to, co się wcześniej, jak są jego wypowiedzi. Problem Trumpa, i tutaj bym wspomniał to, co pan redaktor powiedział, to jest też problem z silną osobowością Merkel w Niemczech. Tam są konflikty na tej linii Berlin-Washington. Jeszcze powiedziałbym na potwierdzenie takiej informacji, że nie dojdzie, a jeżeli dojdzie, to w małym wymiarze tego wycofania amerykańskich żołnierzy z kontynentu europejskiego, bo to chodzi nie tylko z Niemiec, bo przecież to jest cała Europa, byłoby to, że Trump przed tą decyzją, czy tam przed tym artykułem o Wall Street Journal, rozmawiał telefonicznie z Putinem. No nie wyobrażam sobie, żeby go w ten sposób kilka dni później zaskoczył. A poza tym jest jeszcze jedna bardzo ważna informacja. 22 czerwca, czyli teraz, zaczynają się konsultacje, czy te negocjacje na temat kontroli strategicznych zbrojeń nuklearnych między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Tam miały się przyłączyć Chiny do tego, ale Chiny zrezygnowały, powiedziały, że nie będą się do tego przyłączać, więc myślę, że te kwestie, jeszcze bym powiedział, może coś takiego, może to jest ważne, no, spotkanie Rady Północnoatlantyckiej w najbliższym czasie wyjaśni ten problem, ale to wszystko pokazuje, że to jest gra, powiedzmy sobie, na innym poziomie, raczej propagandowym, symbolicznym. Amerykanom się po prostu nie opłaca wycofywać swoich wojsk ze Stanów Zjednoczonych, bo przecież to nie jest jak pobyt tych wojsk, nie jest jakąś kwestią altruizmu jakiegoś politycznego. Im zależy na tej polityce bezpieczeństwa w Europie i z tej Europy oczywiście kontrolują i Afrykę Północną i Bliski Wschód i mają największe bazy tutaj w Europie, oczywiście w Niemczech. Więc myślę, że razem to wszystko sugeruje, że to był taki flop. Ale z drugiej strony jest to pytanie o reakcję Rosji, o intencje Waszyngtonu wobec Moskwy. Jeżeli
część tych żołnierzy miałaby jechać nad Wisłę, no to jest to, wydawałoby się, wyraźnie wrogi sygnał. A jeżeli mają jechać gdzieśkolwiek indziej, no to pole jest otwarte. Tak, oczywiście. Gdyby doszło do takiej sytuacji, że byśmy dyslokowali, że Amerykanie dyslokują tych żołnierzy do Polski, bo po pierwsze w Polsce nie ma żadnych baz, infrastruktur, żeby tych żołnierzy przyjąć. To jest po pierwsze, to jest bardzo ważny element dla samych Amerykanów. Druga sprawa, byłoby to pewnie z punktu widzenia interesów rosyjskich naruszenie tego aktu NATO-Rosja z 1997 roku, że tam nie można na terenie tych Europy Środkowo-Wschodniej, Polski stacjonować jakichś większych jednostek. Tutaj wydaje mi się, rozgrywa się sytuacja na dwóch poziomach. A tu bym się zatrzymał. Zanim dwa poziomy, to jeszcze bym się dopytał, czyli zdaniem wedle wiedzy pana profesora, przy telefonie Krzysztof Miszczak, profesor Szkoła Główna Handlowa, ekspert o spraw międzynarodowych, to co chociażby napisała agencja Reutera, że 1500 żołnierzy ma się do Polski przemieścić, jest fałszywe, no bo nie ma takich fizycznych możliwości. Tak, to jest prawda, nie ma takich fizycznych możliwości, a poza tym jeszcze chciałem zwrócić na pewno uwagę, że w przyszłości, to znaczy rok czy półtora roku temu, Polska chciała mieć bazę dowodzenia NATO w Polsce. Nie mówię Elblomu. O tym Fort Trump. Nie mówię o tym, tylko o tak zwanej bazie, która by umożliwiała transport, mobilność, wzmocniałaby mobilność amerykańskich czy natowskich jednostek tutaj na polskim, przy obronie tej flanki wschodniej. Amerykanie zdecydowali się na niemiecki Ulm. Myśmy nie dostali tej informacji. To pokazuje, jakie są tutaj interesy amerykańskie w Europie. Tak jak powiedziałem, ja osobiście uważam, że powinna być ta flanka wzmocniona maksymalnie, bo zagrożenie, które jest, że tak powiem, idzie ze strony neoimperialnej Rosji, to jest zagrożenie oczywiście interesów wszystkich państw członkowskich NATO, przede wszystkim Niemiec. No tutaj współpraca polsko-niemiecka czy w ramach NATO jest fundamentalna. To jeszcze zapytam, jeżeli nie ma, to dwa poziomy, czyli zdaniem naszej wiedzy relokacja, dyslokacja tych wojsk do Polski jest mało prawdopodobna z przyczyn obiektywnych i faktycznych, więc ci żołnierze pewnie albo wrócą do Stanów, albo pojadą na Daleki Wschód, albo Bóg wie, gdzie jeszcze, gdzie będą Ameryce potrzebni, czyli tej decyzji realizuje się dla Polski, zdaje się, najgorszy scenariusz, czyli zmniejszenie zaangażowania Stanów w Europie, czy to nie jest tak prosty rachunek? To znaczy, to zmniejszenie nie byłoby aż takim zmniejszeniem. Pamiętajmy, że w 2019 roku wojsk amerykańskich tutaj w Niemczech przebyło około 2000. To jest bardzo dużo. Pamiętajmy o tym, że tam są bardzo rozwinięta infrastruktura w Niemczech. Tam jest 11 baz, Palatynat jest takim najważniejszym elementem, no Stuttgart, dowództwa i tak dalej. No ale myślę, że to jest jeszcze inne sygnały, te sygnały polityczne, o których mówiłem. Taka decyzja w moim, że tak powiem, w spojrzeniu na tą politykę bezpieczeństwa Europy nie ma żadnych strategicznych motywów. To znaczy nie widzę tutaj żadnego takiego zabezpieczenia strategicznych interesów amerykańskich, bo ona nic nie zmienia. Ona też nie zmienia polityki bezpieczeństwa w ramach Europy. To się nic nie zmienia. Ten poziom jest taki, jaki jest. Tutaj nie. Najważniejsze dla Amerykanów, patrząc, że tak powiem, z perspektywy interesów Waszyngtonu, to jest prowadzenie z Rosją te kontrole strategicznych zbroi nuklearnych. Pan redaktor wie i Państwo też wiecie, że Amerykanie wypowiadają traktat po traktacie i chcą nowego rozdania traktatowego i chcą włączyć Chiny, pokazując tutaj, że pod wszystkie traktaty do tej pory o tym wymiarze strategicznym zbroi nuklearnej były dwustronne. Chiny dla Amerykanów są bardzo ważne, dlatego propozycja Amerykanów była, żeby włączyć, do tego trójstronnego dialogu Chiny. Czyli ta pierwsza warstwa, o której mówiłem, to jest supermocarstwa, a druga to są państwa, które no nie chcę używać takiego słowa, ale które współpracują bardzo intensywnie ze względu na własne bezpieczeństwo ze Stanami Zjednoczonymi, no ale ranga jest inna. To jeszcze pytanie, jeżeli wszystkie traktaty będą od nowa robione, to być może także traktat NATO, Rosja powinien być od nowa robiony i może to jest to okienko możliwości, kiedy Warszawa, kiedy Polska może stać się naprawdę pełnoprawnym członkiem NATO, już państwem nie jakimś frontowym, nie niepełnoprawnym, tylko krajem NATO, gdzie mogą być stałe instalacje i stałe bazy. Tak jest, też tak uważam. Uważam, że ten akt NATO-Rosja z 1997 roku ogranicza naszą suwerenność w ramach NATO.
pokazuje, że my mamy tutaj jakiś różny podział suwerenności czy polityki bezpieczeństwa w ramach tej organizacji. Tak być nie może na dłuższą metę. My potrzebujemy takiego partnera, który pokazuje, że pierwszoplanowe dla niego to jest ochrona, że tak powiem, interesów państw członkowskich NATO, gdzie oni przewodzą, ale pokazują w ten sposób, że to nie jest tak do końca. Dla mnie to był osobiście był taki dowód na to, że Amerykanie tutaj traktują tego partnera nad Wisłą bardzo poważnie, ale nic się na to nie zanosi. Więc tutaj nie bądźmy realistyczni, nie naiwni. Zawsze powtarzam to, wspaniała współpraca z Amerykanami, ale trzeba rozwijać współpracę też z innymi państwami i to na kontynencie europejskim. My jesteśmy, że tak powiem, średnim państwem, nie chcę powiedzieć mocarstwowym, bo to za dużo, ale przede wszystkim na kontynencie, czyli w Europie. I to jest najważniejsze. Mnie się wydaje, że jest jeszcze jedna rzecz taka, która jest symboliczna dla polityki Trumpa. On sygnalizuje też, w pewnym sensie dzieli to na to. No, jeżeli mówi, że Polska jest znakomitym tutaj takim partnerem, a Niemcy, gdzie oni mają te bazy, to już tak jest knombry, który nie dofinansowuje swojego udziału, nie tylko w własnych siłach zbrojnych, ale w NATO, no to pokazuje, że są różne elementy i samo mówienie o tym, panie redaktorze, że są takie problemy w NATO, osłabia je na zewnątrz. Korzysta z tego oczywiście Rosja, no i Chiny. I to jest niedobre. NATO traci na wartości strategicznej, swojej projekcji siły. Dla nas to jest bardzo ważne, więc nie możemy, w naszym interesie jest to, żeby nie dochodziło do takich kontrowersji wewnątrz tego NATO. To jest fundament naszego bezpieczeństwa. W 1947 roku ukuto takie oto proste zdanie opisujące, po co jest NATO, aby Ameryka pozostała w Europie, tak. Rosja była na zewnątrz, a Niemcy były pod kontrolą. Teraz zmienia się ład globalny, zmieniają się traktaty, zmienia się geopolityka. Jaka rola będzie Niemiec w tej nowej geopolityce, jaka rola będzie także Polski, kiedy już to oblicze świata przestanie być postzimnowojenne, a stanie się nowe chińsko-amerykańskie. Tak, oczywiście jesteśmy w fazie tworzenia nowego porządku międzynarodowego i raczej Amerykanie patrzą nie na Europę, a na oczywiście na Indo-Pacyfik. Tam jest ten wróg, w cudzysłowie, amerykański. I Amerykanie tak chcą wzmocnić, uważam, w pewnym sensie zdyscyplinować i kontrolować Europę i to, co mają w tej jako infrastrukturę bezpieczeństwa w Europie, żeby ona wzmocniła ich, że tak powiem, przetargową kartę w stosunku do Chin w regionie właśnie, o którym mówiłem, w regionie Pacyfiku. I dlatego oni są tacy nerwowi. Poza tym coś na co chciałem zwrócić uwagę. Zobaczcie Państwo, jak nerwowo reaguje się w Europie i w ramach tak silnej organizacji jak NATO po jakimś tam artykule w Wall Street Journal. No to tak nie może być. No. Chciałem tylko przypomnieć, że istotą NATO zawsze pozostawała ta konsultacja polityczna. I tego brakuje. To wystąpienie Macrona, który tam pokazywał, że tutaj NATO nie funkcjonuje, bo to jest taka śmierć kliniczna mózgu NATO, więc powołano tą grupę roboczą, więc ona w tej chwili obraduje. Prawdopodobnie żadne spotkanie, o którym powiedziałem, Rady Północnoatlantyckiej 17-18 czerwca już tego roku, później na spotkaniu na szczycie NATO, będzie dyskusja na temat nowej roli NATO, ale nowej roli tych członków państw członkowskich NATO. Generalnie wiemy, że Trump stawia pod znakiem zapytania wszystkie międzynarodowe organizacje. NATO też jest to taką organizacją. Ja nie wiem, jak będzie, nie powinno tak być, ale to nie można taką organizacją, która jest fundamentem Zachodu, tak żonglować. To jest po prostu niedobre i wpływa na osłabienie sojuszu jako takiego grawitacyjnego centrum, powiedział, też bezpieczeństwa europejskiego. Największym krajem europejskim na kontynencie pozostają Niemcy. Tak. To jest truizm, ale jest też... Ale prawda, no jest pytanie, jak teraz Niemcy będą się układać w nowej rzeczywistości, jak będą się do NATO odnosić, ale także do Polski. Tutaj przechodzimy już do bezpośrednich bilateralnych stosunków. Ma do Warszawy przyjechać nowy ambasador. Mówi się, że w dzisiejszych czasach szybkiej komunikacji rola ambasadorów znacznie spadła wobec tego, co było kiedyś w dyplomacji, ale to jest jakiś sygnał, kim jest nowy ambasador Niemiec w Polsce, kiedy przyjedzie, bo jeszcze go nie ma, i jaki to jest sygnał Berlina wobec Warszawy. Tak, on prawdopodobnie przyjedzie latem, to jest ten Arndt Freitag von Loringhoven.
dosyć znana osobowość, czy osobistość, bo nie tylko był wiceszefem BND, ale też takim trzecim numerem w NATO, zastępca sekretarza generalnego do spraw wywiadu. Dosyć istotna rzecz. Zresztą jego, ja z nim rozmawiałem kiedyś, wtedy, kiedy w Niemczech mieliśmy tą wielką koalicję SPD Zieloni, tam 98-2005, wtedy ministrem spraw zagranicznych był Fischer i to była jego prawa ręka do tych takich strategicznych rzeczy. Później on został jeszcze w 2016 roku szefem Departamentu Europy, czyli się Europą zajmował. Nie jest prorosyjski, to jest naprawdę sprawdzona wiadomość, więc od razu tutaj mówię i jest, że tak powiem, z nadania w MSZ-cie niemieckim, to jest bardzo ważne, frakcji zielonych. Ten szef kadr w MSZ-cie niemieckim jest, że tak powiem, prowincji zielonej. To znaczy miał bardzo dobre kontakty i do Fischera wcześniej, ale teraz, że tak powiem, w cudzysłowie ustawia te kadry MSZ-u niemieckiego, więc myślę, że trzeba troszeczkę z dystansem popatrzeć na tę kandydaturę. On jest dosyć dobrze wykształcony, no, inteligentny, no wiadomo, że na pewno sprawdzony już w pewnym wymiarze, no NATO musiało go sprawdzić, Amerykanie musieli go zaakceptować, no więc to jest dla nas też jakiś wymiar jakiejś gwarancji bezpieczeństwa, ale to też wskazuje, że Polska mimo wszystko jest tutaj w interesie Niemiec, nowych Niemiec, one muszą teraz tworzyć własną politykę zagraniczną bezpieczeństwa, ważnym elementem w stosunku tam, nie wiem, do Rosji i tak dalej. Dobrze, że on zna Rosję też. On zna też Czechy, bo był tam ambasadorem, więc ma taki zasób wiedzy, który jest dla nas bardzo, bardzo istotny. Tak jak kiedyś mówiłem, dla nas ważniejszy jest człowiek, o którym dużo wiemy i który jest trochę zorientowany w tym, że tak powiem, w tym obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, niż jakiś taki, który jest intelektualnie bardzo przeciętny. A tutaj ostatnich trzech ambasadorów jest no, na takim dosyć wysokim poziomie operacyjnym, powiedziałbym. No oczywiście ze wszystkim obciążeniem. No. I co taki, co to oznacza dla Warszawy? Taka nominacja, w którym kierunku teraz będzie iść polityka Berlina wobec Warszawy? Warszawy pewnie cały czas rządzonej przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli partię, tak, która nad, w Berlinie, nad Wełtą nie ma nad Szprewą nie ma najwyższych notowań. To znaczy, pewnie, że ja nie wiem do końca, czy to odpowiada prawdzie, bo to, co my tutaj, że tak powiem, rejestrujemy w Polsce, w Warszawie, w Polsce wewnętrznej, to jest zupełnie co innego, o czym się dyskutuje, że tak powiem, w gremiach europejskich. Polska nie ma wyboru, tak samo jak Niemcy, musimy razem współpracować w tej Europie. Dlatego proponowałem zawsze nowy traktat, nowy fundament stosunków polsko-niemieckich. W 2021 roku kończy się, Jest ta rocznica 30-letnia istnienia tego poprzedniego traktatu z 1991 roku. Ja uważam, że najwyższy czas zmienić tę sytuację i postawić tutaj na tych graczy, bardzo głównych takich ważnych graczy w Europie, to jest Polska dla Niemiec i Niemcy dla Polski, ale w wymiarze absolutnego partnerstwa. To znaczy nie tak, jak to było podległe czy asymetryczne w tym traktacie 1991 roku, tylko pokazać wizję i jakąś perspektywę rozwoju tych stosunków w tej Europie, która się, no, ciągle coś się tutaj dzieje. Jeszcze jest jedna. Myślę, że Niemcy też czekają na wskazówki z naszej strony, co Polacy i inni oczekują to od tej Unii Europejskiej, a nie bać się Niemiec w Europie, bo Niemcy sami to robią. Spróbujmy to też kontrolować przez ten dialog. Żeby dialog był pełen, na sygnał musi być sygnał zwrotny. Tak. Przyjeżdża nowy ambasador Niemiec do Polski. Kadencja obecnego ambasadora Polski w Berlinie także się kończy. Tak, to jest prawda. Ambasador dosyć długo tam był. No, spełnił pewne funkcje, które powinien spełnić. No, ale teraz trzeba się zastanowić na temat coś takiego odpowiadającego tej kandydaturze czy tej nominacji niemieckiej w Warszawie, to musi być coś takiego też w Berlinie. My musimy pokazać też, że jesteśmy graczem. Gracz jest wtedy, kiedy się czuje jako partner. Jeżeli to pokażemy i myślę, że Polska, czy Polacy, czy polskie elity polityczne, one dojrzały, bo też dojrzewały do pewnego momentu odchodzenia teraz, bo przecież ostatni czas to jest odchodzenie od tego, że tak powiem, kanonu tej polityki niemieckiej w stosunku do Polski, jak Niemcy to rozumieli. Teraz myślę, jest najwyższy czas, żeby pokazać pewną
dosyć istotną europejską suwerenność dorosłego państwa i myślę, że to jest okazja. I teraz trzeba znaleźć dobrego kandydata, który by taki sygnał uosabiał. No tak. I to jest zadanie przed polskim MSZ-em. Tak. I czy będzie nowy traktat partnerstwa, to zobaczymy, ale zakończymy naszą tą rozmowę z panem profesorem Krzysztofem Miszczakiem. Może zbierzmy punkt do takiego traktatu. Napiszemy go wspólnie, panie profesorze, w radio. Punkt, zacznijmy od artykułu pierwszego, żeby było po Bożemu. Panie profesorze, jak punkt pierwszy tego nowego polsko-niemieckiego traktatu powinien brzmieć? Ja bym zaczął nie od artykułu pierwszego, tylko od preambuły. No to przede wszystkim powiedziałbym, co nas łączy i co nas przede wszystkim dzieli. Że te elementy trzeba wyłuszczyć i powiedzieć. Historia może połączyć, ale tylko w tym momencie, to będzie w preambule, zakładam tak, powinno być. Wiedza o historii w stosunkach polsko-niemieckich, nie tylko ta pozytywna, ale ta też negatywna. To jest taka dorosłość tych obu partnerów. Później artykuł pierwszy, wspólna projekcja interesów w Europie. Odnośnikiem naszej współpracy dwustronnej jest Europa. Oczywiście naszym fundamentem bezpieczeństwa jest NATO, zresztą to jest niemieckie też, i oczywiście Unia Europejska, to znaczy budujmy też struktury militarne Unii Europejskiej. Własne w ramach NATO, to jest bardzo ważne zabezpieczenie naszych interesów. Polska i Niemcy mogą tutaj wspólnie zrobić taką, nie chcę powiedzieć, że nową strukturę, bo to nie o to chodzi, tylko my potrzebujemy tak naprawdę i każda polityka bezpieczeństwa zabezpieczenia. Poza tym powinniśmy rozwinąć wszystkie poziomy stosunków gospodarczych, kulturalnych, nawiązania nowych kontaktów między nowymi generacjami obu państw. I co najważniejsze, przedstawmy wreszcie wizję tych stosunków. I jeszcze ważna rzecz. W 2008 roku pani Bundeskanzler, tak, pani Merkel powiedziała w swoim przemówieniu, że Izrael jest, że tak powiem, częścią racji stanu polityki bezpieczeństwa Niemiec. Niemcy są odpowiedzialni za tą politykę. To musi być w traktacie, czyli taka klauzula pomocy dla Polski i na odwrót. Ona musi być w tym traktacie, na takiej zasadzie, jak to Niemcy, ciągle to powtarzam, włączyli do traktatu niemiecko-francuskiego z 2019 roku, stycznia. To jest bardzo, bardzo takie następstwo traktatu elizyjskiego. Tego potrzebujemy i wtedy możemy zagrać taką, bo my nie jesteśmy równym partnerem, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, ale jakbyśmy mieli taki traktat, taki instrument, który Niemcy mają z drugiej strony z Francją, możemy zagrać tutaj bardzo, bardzo ważną rolę w stosunkach międzynarodowych. Mówię, ta trójka, Francja, Niemcy, Polska, ciągle się mówi o trójkącie weimarskim, ale on dzisiaj mógłby być inny, normalny. I to jest ta okazja. Myślę, że dzisiaj wszyscy żeśmy dojrzeli do takiej sytuacji. Pandemia będzie trwać, te skutki też będą trwać tej pandemii. Trzeba tu odbudowywać to, ale jak zaczyna się coś odbudowywać, można odbudować to do nowa, inaczej. Patrząc na to, co było, że tak powiem, tą taką nośną tkanką stosunków polsko-niemieckich, to zrozumienie przez te ofiary, które były w stosunkach polsko-niemieckich. To jest coś takiego, co jest, że tak powiem, dla polskiej strony w wymiarze symbolicznym bardzo ważne. I dlatego mówię o tej preambule. Nie. Historia może łączyć, można dzielić, ale patrzmy do przodu z wizją, ale to musi wyjść, tak jak pan redaktor powiedział, z obu stron. I czekamy na taki sygnał strony Warszawy, strony Berlina, poniekąd już jest, powiedział profesor Krzysztof Miszczak, ekspert do spraw międzynarodowych, do polityki bezpieczeństwa, sinolog, także wykładowca Szkoły Głównej Handlowej. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.